4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To niezwykle ważne święto nie tylko dla strażaków, ale również dla wszystkich mieszkańców, którzy dzięki ich służbie i poświęceniu mogą czuć się bezpiecznie. Za nami powiatowe obchody Dnia Strażaka, których gospodarzem w tym roku została gmina Nowe Miasto Lubawskie. To święto jest bardzo ważne. Co roku obchodzimy je właśnie w maju. To jest ważne, żebyśmy właśnie ze strażakami mogli wspólnie świętować i podziękować im za całoroczną służbę. Świętujemy wspólnie ze strażakami ochotnikami i funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Tylicach. Następnie wspólnym korowodem udano się na apel. Nie zabrakło odśpiewania hymnu państwowego, podniesienia flagi czy przemówień podkreślających rolę strażaków. To dla mnie zaszczyt być tutaj razem z wami. To wasze święto, a dla nas okazja, by oddać wam hołd za codzienne poświęcenie, zaangażowanie, odwagę, heroizm. Po raz pierwszy w historii Państwowej Straży Pożarnej urzędujący komendant wojewódzki z rąk prezydenta Rzeczpospolitej odebrał stopień nadbrygadiera. I właśnie w imieniu pana generała Michała Kamienieckiego chciałbym wam, drodzy funkcjonariusze, drodzy druhowie, przekazać najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za waszą codzienną, jakże ważną służbę. Powiatowy Dzień Strażaka w Tylicach był również okazją do nadania odznaczeń i awansów najbardziej zasłużonym druhom oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Na pewno jest to bardzo duże wyróżnienie, że akurat 4 maja w Międzynarodowy Dzień Strażaka udało się komendantowi wojewódzkiemu zrealizować powołanie już mnie na stałe na stanowisko zastępcy. Jest to przeżycie, nie ukrywam, związane z dużymi emocjami. Bardzo się cieszymy z tego święta strażackiego, że możemy je świętować wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną. Jest wtedy wielu druhów, wielu strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wiele sztandarów, co świadczy o takiej randze uroczystości. Dodatkowo jeszcze upiększają orkiestrę dęta. Powiatowy Dzień Strażaka w Tylicach pokazał też, jak ważna jest współpraca Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv